Szczątki zostały odnalezione w okolicach miejscowości Budy i Nadarzyce. Tam 5 i 6 lutego 1945 roku trwały walki. Była to bitwa bardzo krwawa, w której w zasadzie w ciągu jednego, dwóch dni zginęło kilkuset polskich żołnierzy. Brały w nim udział dywizje 1 Armii Wojska Polskiego, która z kolei brała udział w forsowaniu niemieckiej obrony na Wale Pomorskim. Prace ekshumacyjne zostały przeprowadzone przez pracownię badań historycznych i archeologicznych Pomost. Pasjonaci historii już 3 lata temu o istnieniu grobów poinformowali Instytut Pamięci Narodowej. Po badaniach jest pewność, że to byli żołnierze polscy, ponieważ groby były oznakowane, a przy szczątkach znajdowały się elementy umundurowania Wojska Polskiego. Nie ma możliwości rozpoznania. IPN w Poznaniu zlecił pobranie materiału genetycznego. Może kiedyś uda się określić coś więcej, może dowiemy się, kim są ci pochowani żołnierze. Taka uroczystość odbyła się pierwszy raz na cmentarzu wojennym w Wałczu i miała charakter państwowy.